Witam. Jeszcze mały update. No, chwila. Na dzisiaj już chyba będzie koniec. No i co? Chciałem pokazać tutaj, co? Jedna ścianka działowa. W zasadzie ten pokój już gotowy. Już tu nie mam co murować. Zostaje mi tylko kręcić zbrojenia i przygotowywać już tutaj. O, i tutaj druga ścianeczka. Dzisiaj dokończyłem. Działówka, ale chciałem ją skończyć, ponieważ nad nią tu będzie wieniec. No i jakoś łatwiej mi będzie to w jednym kawałku wylać, niż później dobudowywać. Radyjko. No i co, tu już tak samo. No, trochę nie jest taka piękna jak tamta ta ścianka, ale no tu używałem tego białego kleju i bloczków chyba H plus H, już nie pamiętam, bardzo równe, fajne. No a tu miałem takie stare bloczki, a udało mi się okazyjnie tam po złotówce kupić. Także no, trochę więcej kleju, nie są może idealnie równe, ale to i tak się później utynkuje. No i co, tu już mam, tu będą schody do góry, tak? Tu już tą część mam. Mówię, zacząłem kręcić z tej strony. W zasadzie to pomieszczenie już mógłbym kłaść tę rivę. Jeszcze tylko z tej strony trzeba by podszalować, ale to jeszcze zobaczę. Tu jest troszeczkę, minimalnie będę musiał chyba spiłować, jeszcze zciąć tą górną warstwę, ponieważ to będzie belka. Belka, znaczy belka wieńcowa. Znaczy tak naprawdę to będzie podciąg, ale w takich samych parametrach jak wieniec praktycznie. No i trochę na tej spoinie wyszło minimalnie wysoko, także tu górną warstwę, później dechę jakąś przykręcę i zetnę ją. No co, tutaj daję dechy. Na razie na kołki do ściany, później jeszcze przyjdzie zewnętrzny szalunek, szpilkami jeszcze to skręcę. Poziomowałem to według lasera, ale no, tam mniej więcej z dokładnością 2 mm. Także co jeszcze tu mogę pokazać ciekawego? W zasadzie nic, tu będzie klatka schodowa. To obniżone miejsce to będzie tu, tu będą schody, że tak powiem, się zawijały. Nie wiem, jak się to nazywa, już mówiłem, jakiś spocznik, kurde, nie pamiętam. Czy zabieg, nie wiem, nieistotne. W każdym razie tutaj będą zawijać schody. I będzie tylko kawałek wylewki z stropu, no, ale to później. Dzisiaj mi tutaj drogowcy hałasują. No, ale to pomieszczenie ogarnięte. No, tu jest bajzel, ale trochę stempli. Będę je systematycznie zużywał. Myślę, że zacznę już na dniach. Zamówię tą terivę, przywiozą mi beleczki. Trzeba będzie kręcić zbrojonko. Kurde, taki tunel wyszedł. A tam jeszcze muszę dociąć. No, jakąś dechę przykręcę, może dotnę na wymiar, już tak jak ma być. No co, korytarzyk do garażu, tak? I korytarzyk do garażu. No, jeszcze tej dziury nie udało się zasypać w całości. No, ale to. No, zejście do mojej piwnicy.
nie jest tragiczne. Chociaż kurczę, można było trochę szerzej zrobić, a tamten korytarz trochę zmniejszyć. Ten korytarzyk trochę szerszy wyszedł, no ale znaczy tak według projektu jest, no nic nie poradzę. No ale dobrze jest. No, co tu jeszcze? W zasadzie nic, nic się nie zmieniło od tych paru dni. Walczyłem z tymi dwoma ściankami, to taka dłubanina, no kurczę. Jakoś gorzej się je muruje niż te nośne. Trzeba bardziej zwracać uwagę na pion, poziom. Znaczy poziom, no... Ja wiem. A może jeszcze dzisiaj jakąś dechę przykręcę, zobaczę. Co odnośnie jeszcze, aha, tutaj od dwóch dni nie używałem agregatu, a miałem taki panel słoneczny, nie widać go tu, widać na aucie, 250W z przetwornicą, daje radę, na razie dużo nie używałem prądu, ale jakieś mieszanie czy cięcie, tutaj wiercenie, no tutaj trochę wierciłem dziur, dawałem pręty co warstwę, żeby zakotwić tą ściankę w jakiś tam sposób. Nie jest ona piękna, ale jak się zagładziuje, będzie fajna. Także nie wiem. Co tu jeszcze pokazywać? W zasadzie nic, już wszystko. Wszystko co chciałem pokazać. No trochę tych bloczków mi tutaj się pojawiło. No i fajnie byłoby to już zasypać. Ten bajzel. Dobra, pozdrawiam. Może za jakiś czas coś nakręcę, jak się coś nowego pojawi. Na razie to nuda. Pozdrawiam. Cześć.